n to pochodna funkcji g w punkcie x równym 0 równa się, i tu mamy wzór, prawda? To jest taki ogólny symbol stosowany na n tą pochodną funkcji g, i tu jest punkt 0. No, pierwiastek z n plus 7 przez n do trzeciej, to jest wzór dla wszystkich n-ów większych równych 1, czyli począwszy od pierwszej pochodnej. No i mamy powiedzieć, ile wynosi współczynnik przy wyrazie x kwadrat w rozwinięciu funkcji g w szereg Maclaurena, i tu mamy wybrać jedną z czterech możliwości. No dobrze, to tutaj zrobimy to zadanie, a potem sobie sprawdzimy. Czyli tak, no jeszcze raz, prawda, ten symbol tutaj to jest stosowany jest na n-tą pochodną, czyli zwykle piszemy, jeżeli chodzi o konkretną pierwszą, drugą, czy nawet trzecią pochodną, to zwykle piszemy prim na pierwszą pochodną, to w tej notacji byłoby g1 w punkcie x. No raczej stosujemy tę prostszą notację z primem. Teraz druga pochodna, to zwykle piszemy g bis, czyli w tej takiej ogólnej notacji to by było g w nawiasie 2 od x. No i też rzadko stosujemy, raczej piszemy g bis. No jak chcemy wyższe pochodne, no to czasem używamy takiej notacji. Tutaj jest stopień tej pochodnej w takim nawiasie, no po to, żeby nie mylić tego z potęgą funkcji, prawda? Czyli to jest sprawa notacji. Teraz szereg Maclaurena. No, szereg Maclaurena to jest szereg Taylora w zerze, czyli co? Funkcję g od x. No, jeżeli funkcja jest dostatecznie dużo razy różniczkowalna, to możemy stosować wzór Taylora w punkcie x równym 0, czyli tak, to mamy g od 0. Potem jest, czyli przybliżamy funkcję wielomianami, w szczególności jeżeli jest pewne warunki są spełnione, to możemy rozwinąć ją w szereg potęgowy. Tak? Czyli najpierw jest g od 0, potem jest g prim od 0 razy x, potem jest druga pochodna w zerze razy x kwadrat. I to jest dzielone przez 2 silnia. Co jest 2 silnia? To jest 2. Potem jest trzecia pochodna w zerze przez 3 silnia x do trzeciej plus i tak dalej. No tutaj jest 1, czyli możemy napisać 1 silnia. Czasem funkcję nazywa się, oznacza się zerową pochodną, wobec tutaj możemy napisać 0 silnia. Prawda? O, to jest szereg Maclaurena, czy też wzór Maclaurena, gdzie te rozwijamy funkcję w punkcie x0 równym 0, czyli tak jak tutaj. No dobrze, no i teraz mamy tutaj wzór na wszystkie pochodne naszej funkcji w zerze, czyli musimy policzyć drugą pochodną. No, teraz chodzi o współczynnik przy x kwadrat, czyli nam chodzi o to wyrażenie. No to policzmy, prawda? G bis w punkcie 0, czyli musimy w tym wzorze wstawić n równe 2. To ile to jest? Pierwiastek z 2 plus 7 podzielone przez 2 do trzeciej. Czyli to jest co? 3. Prawda? Pierwiastek z 9, czyli 3, 2 do 3 to jest 8, czyli to jest 3 ósme. No i ten współczynnik jest druga pochodna w zerze podzielona przez 2, czyli 3 ósme przez 2, czyli 3 szesnaste. No dobrze, czyli współczynnik przy x kwadrat jest 3 szesnaste. O, 3 szesnaste, tak? I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.